pan Robert przedstawi państwu wyniki badań. Powiemy, że w dniu dzisiejszym badania te są delegowane do sądu, który zlecił przeprowadzenie badań genetycznych, które zostały dokonane na podstawie pobranej tkanki z kości księdza profesora Irka. Portal patriot24.net uzyskał drogą nieoficjalną informację, że badania genetyczne związane z ustaleniem ojcostwa małego Kubusia zakończyły się wynikiem jednoznacznym i co do tego nie ma żadnych wątpliwości. Tak. Wynik 99 i po przecinku 6/9. Wynik jest absolutnie jednoznaczny. Został uzyskany w wyniku pierwszego badania i dalsze czynności związane z weryfikacją nie były już potrzebne. Gdyby okazało się, że badanie byłoby negatywne, badanie by zostały powtórzone trzykrotnie. Kość została rozdrobniona, została zmieszana z azotem i w wyniku tego działania został wyodrębniony materiał DNA, który został porównany z materiałem, który został dostarczony przez rodzinę. Wynik jest jednoznaczny i dalsze powtórzenia nie były wykonywane. Tak jak powiedzieliśmy, 99 i 6/9. 6/9, czyli jest to jednoznaczne, niepodważalne badanie, które stanowi stuprocentową pewność, że ojcem nieletniego Kuby jest ksiądz Waldemar profesor Irek. Proszę państwa, w tym przypadku będziemy występowali o alimenty do funduszu alimentacyjnego, oczywiście tutaj razem z panią Wiesławą z kurii, która dysponuje takim funduszem. Gdyby strona, czyli rodzina księdza Waldemara miałaby tak zwaną dobrą wolę i przekazałaby materiały, które byłyby w tak zwanym stuprocentowym, w stuprocentowej formie potwierdzone, że są to materiały genetyczne księdza Waldemara, wtedy z pewnością do takiej, do ekshumacji nie musiałoby dochodzić. Ci ludzie, którzy prześladowali nas przez ten cały rok, mieli pecha, bo trafili na jego mądrość, na pana Krzysztofa, pana Roberta Rewińskiego i całe ich biuro. Ja jestem zaszczycona, że mogę z nimi współpracować. Dziękuję za ich bezinteresowną pomoc. Nie zapłaciłam im nawet za paliwo. Mam nadzieję, że kiedyś zapłacę. Dziękuję. Jest naprawdę niepotrzebne. Ja bardzo dziękuję za te słowa. Dziękuję. To naprawdę to nie były konieczne te słowa, muszę państwu powiedzieć. Wy jesteście również autorami tego sukcesu. Wstyd, księże arcybiskupie, za takie zachowanie. Ja na miejscu księdza bym się schował, naprawdę włożyłbym głowę głęboko i spaliłbym się ze wstydu. Za takie zachowanie. Bo nie wolno, nie dopuszczamy do takich sytuacji, żeby w ten sposób traktować kobietę, która przychodzi i mówi, no tak się zdarzyło. Ksiądz jest oczywiście ojcem mojego dziecka.